Cześć Wam, z tej strony Kamil i dzisiaj razem z Wicją pokażemy Wam, w jaki sposób wykonywać pozycję półksiężyca, czyli Ardha Chandrasana. To jest pozycja, w której noga, która jest w dole, wzmacnia się, biodro, które jest u no biodro od nogi, która jest w dole, wzmacnia się, biodro nogi, która jest w górze, otwiera się i oczywiście pracujemy z równowagą. Do wykonania mogą przydać się bloki, ale Wiktoria da sobie, myślę, radę bez bloków. Chodzimy do psa z głową w dół. I z psa z głową w dół przekładamy jedną z naszych nóg do przodu. Podobnie jak w przypadku wojownika trzeciego mamy mnóstwo opcji wejścia do pozycji, wejdziemy sobie z wysokiego wypadu. Na przykład, niech będzie. Wchodzimy do wysokiego wypadu, dłonie do serca, przenosimy ciężar ciała na nogę z przodu i wychylamy się w przód, wchodząc najpierw do wojownika trzeciego. Noga udało może być wyprostowana, może być. Ugięta, lewe biodro aktywne, odciągnięte w dół, i w wojowniku trzecim biodra mamy neutralne, czyli prawe biodro zostaje w dole w tym wypadku, a w pozycji półksiężyca otwieramy nasze biodra. Kierujemy naszą nogę w taki sposób, żeby była skierowana przodem do boku maty. Dłoń. Ręka, jedna z naszych rąk idzie do dołu, tak jak teraz w tym przypadku zrobiła to Wiktoria. Można odłożyć sobie tę dłoń na bloku, żeby podnieść podłogę wyżej w górę. Pilnujemy, żeby klatka pierwsza była skierowana do boku maty. Stopa nogi z tyłu, flex point albo demi point. Bez znaczenia ważne jest to, żeby była aktywna, bo cała noga tutaj musi być aktywna. Pośladek aktywny. Ręka, która jest w górze, może być w górze, tak jak w tym momencie. U Wiktorii, natomiast można odłożyć ją sobie na biodro. Jeżeli macie problem z równowagą, można odłożyć sobie za plecy skierować bark w tył i w dół, żeby dodatkowo otworzyć klatkę piersiową. OK, wychodzimy z pozycji biodra w dół, jak do wojownika trzeciego, i odpoczywamy. Pozycja naprawdę nie jest łatwa. Wymaga bardzo dużo równowagi, kiedy jesteście w pozycji i będziecie się przemieszczać, co jest bardzo możliwe. Cały czas starajcie się utrzymywać stopę tak, żeby była skierowana do przodu maty. I zawsze pamiętajcie o tym, żeby kolano było ugięte w tę samą stronę, w którą ugięta jest stopa. Więc jeżeli przemieszcza się stopa, również kolano idzie w jednej linii ze stopą. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania odnośnie tej pozycji, Coś miało? Pytajcie. Podzielcie się, czy dowiedzieliście się czegoś nowego z tego filmiku. Zapraszam do praktyki i widzimy się w kolejnym filmiku.